Witam, ja jestem Cesz Tomasz, a w tym filmie chciałem Wam przedstawić kolejny element do mojego zestawu, a jest to, jak widać, pamięć Kingstona HyperX. Co tutaj, dwie kości po 4 giga, więc na początek myślę, że spokojnie 8 giga. Jak te pamięci są zbudowane? Mamy dosyć taki cieniutki, no ale powiedzmy przyjemnie wizualnie, radiator, czyli nie będziemy musieli się martwić o to, czy te pamięci nam będą się mieściły w slotach, gdy założymy jakieś większe chłodzenie, czy będzie właśnie konflikt. Te pamięci są niziutkie, więc nie będzie takiego problemu. Tu oczywiście też mamy naklejeczkę, no to bez naklejki, tak samo jak CPU, nie ma mowy, żeby to działało. Trzeba ją tak nakleić w takim miejscu, żeby każdy widział. Tu oczywiście jest kolejna kostka i coś do poczytania od producenta. Dzięki i zapraszam do obejrzenia kolejnego unboxingu już ostatniej rzeczy, czyli płyty głównej.